Cześć, witajcie. Dzisiaj kilka słów powiem o obrotomierzach, jak je tutaj stosować oraz do czego one są nam tutaj przydatne przy takim serwisowaniu pił, kos, ogólnie urządzeń spalinowych lub ogólnie jeśli chcemy sprawdzić sobie tutaj prędkość obrotową, czyli ilość obrotów na minutę. Także posługujemy się wtedy takimi obrotomierzami. Jest cała gama obrotomierzy na rynku różnego typu. Ja wybrałem takie dwa z racji ceny. Są to obrotomierze poniżej 100 zł. Jeden kosztował mnie, około 60 zł. Oczywiście można go kupić około dużo, dużo taniej. Ja nie chciałem czekać na przesyłkę z Chin, więc kupiłem go w sklepie, który miał taki obrotomierz, dlatego przepłaciłem. Natomiast to jest drugi obrotomierz optyczny, który kupiłem jeszcze parę lat temu. Czym one się różnią? Różnią się tym, że to jest obrotomierz optyczny. Tutaj ma laser. W momencie pomiaru wciskamy tutaj test. Widzimy, pojawia się nam kropeczka tutaj, która oczywiście musi mieć się od czego odbić. Takie paski odblaskowe, od których ma się ten promień, ten laser nasz tutaj po prostu odbić. Tak, i w tym momencie on będzie nam tutaj liczył obroty na minutę. Oczywiście ja ich nie testuję tu pod kątem wiarygodności i czy ten pomiar jest właściwy i jak dokładny, bo trzeba by mieć od czego się odnieść lub mieć dobrze podane obroty maksymalne jakiegoś urządzenia lub minimalne jakiegoś urządzenia i pod tym kątem sprawdzać poprawność. Jeśli mamy tego typu urządzenie, żeby móc nim ten pomiar dokonać, musimy sobie namierzyć po prostu nasze, na przykład pile, bo generalnie tu o tym mówimy, jak to wykorzystać w naszych takich urządzeniach spalinowych. Widzicie, tutaj odkręciłem osłonę prowadnicy i tutaj sprzęgła, zamontowałem prowadnicę i łańcuch, naklejając kawałek tego paska. W tym momencie celujemy tym testerem jak najbliżej tego paseczka, trzymamy w jednym miejscu i zlicza nam to ilość tych obrotów na minutę. Dlaczego w takim miejscu? Chodzi nam o obroty wału. Wiadomo, że prędkość tutaj tego kawałka, tego odblasku, będzie taka sama jak obroty tutaj wału. Więc w ten sposób możemy sobie zliczyć te obroty, znaczy ilość tych obrotów na minutę. Oczywiście musimy tutaj też sugerować się tym, co podaje producent. Czyli jeśli producent danej pilarki czy danego urządzenia deklaruje, że praca na biegu jałowym ma wynosić, powiedzmy, nie wiem, 2400 obrotów na minutę, czy 2700 obrotów na minutę, czy poniżej 2000 obrotów na minutę, to powinniśmy sobie to też posprawdzać. W przypadku pił czy ogólnie urządzeń spalinowych dochodzi nam jeszcze możliwość regulacji obrotów, właśnie regulacji gaźnika do tych zalecanych obrotów. I dlatego wykorzystujemy obrotomierz. To jest obrotomierz optyczny, tak jak mówię, wykorzystuje on odbicie lasera do zliczania naszych obrotów. Natomiast drugi rodzaj obrotomierza jest to tak zwany indukcyjny, czyli z takim przewodem, który zakładamy na przewód wysokiego napięcia, czyli przewód tutaj naszej cewki. O, w ten sposób on tutaj jest zaplątany zgodnie z tym, co producent tutaj podaje. Ten przewód owinąć wokół przewodu wysokiego napięcia, tutaj trytytką sobie to złapać. No i samo urządzenie, tak jak podają, powinno być metr oddalone od tutaj, od tego przewodu, bo inaczej może też być pewne przekłamanie pomiaru. To jest generalnie obrotomierz,
stosowany w takich urządzeniach, gdzie oprócz obrotów potrzebna nam jest zliczanie motogodzin na przykład, czyli powiedzmy, że w jakiejś tam kosiarce można by to zamontować tak, żeby trzymać się ściśle określonych zaleceń producenta odnośnie tych przebiegów, motogodzin i serwisowania, więc całkiem ciekawe urządzenie. Będę też to testował właśnie w kosiarce, na przykład jak to się spisuje. To ma zasilanie na małą bateryjkę płaską CR2450. To jest kawałek urządzenia. Dobrze jest tym mierzyć w ciemnym pomieszczeniu, kiedy widać dobrze tą wiązkę. W świetle dziennym wiązki prawie nie widać, więc jeśli ktoś chce sobie pod garażem czy pod domem taką regulację zrobić, może być to dość kłopotliwe. Zgodnie z zaleceniami serwisówek i różnych instrukcji obsługi, przy regulacji gaźnika i regulacji obrotów powinniśmy mieć założony filtr powietrza i założoną tutaj tą osłonę. Dlatego generalnie powinniśmy się posługiwać i bazować na tym, co podaje producent w swoich instrukcjach. Bo tutaj musimy też wiedzieć mniej więcej, jakimi obrotami taki silnik może dysponować, do jakich obrotów może się rozpędzić, jakich nie należy przekraczać ze względu właśnie na potem jego uszkodzenie. O co chodzi z indukcyjnym tachometrem? Dlaczego ten przewód tutaj owijamy i co on nam tutaj zlicza? Zlicza on nam przepływ tutaj impulsu elektrycznego, który idzie z naszej cewki do naszej świecy, czyli inaczej mówiąc, mierzy nam iskrę. Każda jedna iskra to jest jeden obrót silnika. Natomiast co o samym urządzeniu jeszcze? No, nie wymagałbym od wiele od niego za 50 zł. Tutaj piła łapie zakres powyżej 10 tysięcy obrotów, delikatnie, ale to są wysokie obroty, które są dopuszczalne dla tych pił. Mamy tutaj podane prędkość obrotów na biegu jałowym, czyli to jest 2600 obrotów na minutę. Minimalne obroty tej piły, natomiast maksymalnych tutaj podanych nie mamy. I taką informację należy sobie sięgnąć do dokumentacji technicznej, do danych producenta, do danych technicznych. Dla tych takich chińskich pił jest to zakres około 10 tysięcy obrotów. Tutaj oczywiście widzicie, jak to wygląda. Filtr jest demontowany, demontowana jest obudowa. Ta regulacja nigdy nie będzie do końca dobra, jeśli będziemy mieć w ten sposób ją wykonywać. Filtr musi być założony i obudowa też. Jeśli chodzi o ten obrotomierz, to chyba tak w miarę to pokazuje dobrze te obroty. Natomiast ten drugi, zaraz spróbuję tutaj to zademonstrować, odpalając piłę, chociaż na jednej ręku będzie mi to ciężko zrobić, a jak zostawię kamerę na stole, to będzie drgała i obrot będzie rozmyty. W przypadku optycznych tachometrów tutaj może być wszystko pozakładane, nie musimy tu nic rozbierać. Pomiar mamy maksymalny 10 350 i minimalny 1900. Moje zdanie jest takie, że ten indukcyjny wydaje się dużo dokładniejszy od tego optycznego. Wiadomo, nie wszędzie można wykorzystać mierniki, takie tachometry indukcyjne, bo jeśli byśmy mieli sobie mierzyć obroty jakiegoś wentylatora, no to nie zmierzymy sobie to indukcyjnym miernikiem, a jedynie optycznym, ale to wtedy stosuje się też inne mierniki, też po prostu inna półka. Do takich zabaw warsztatowych, prywatnych,
do domowego zastosowania myślę, że to jest sprzęt wystarczający. Daje nam to jakiś mniej więcej obraz prawidłowych obrotów. Możemy tym coś sobie poprawić, no na pewno jakieś rozbieżności skorygować. Optyczny wymaga dużo większej od nas dbałości o to, żeby tą wiązkę skierować i o to, żeby ten pomiar, no oczywiście jeszcze stan baterii w jednym i drugim urządzeniu, jeśli będzie słaba bateria, to może być ten odczyt też mało dokładny, może być z błędem, więc w dzisiejszym filmiku to by było tyle a propos obrotomierzy, tachometrów, tego typu urządzeń. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, hej, cześć.